Witam Was tutaj, cześć, witam Was. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cityscan na PlayStation 4 Mass Transit. Odcinek się pojawia trochę później, nie mam tego pojęcia, o której godzinie się on pojawi, ale mniejsza z tym, ważne jest to, że w końcu udało mi się zrobić kolejny odcinek z przygodą Wiznosza. I tak, dziś się trochę tym tutaj zajmiemy. Nową dzielnicę tutaj mieszkalną na pewno będziemy wymontowywać, ale i nie tylko. Tutaj tylko Wam pokażę nasza dzielnica przemysłowa, którą się ostatnio zajmowaliśmy. I tu zrobimy takie małe randko, aby jakby coś mogli tutaj oni się pokręcić, no i dokładnie sobie pobierać wszystkie pasy wedle tych, które będą jeździć i wybierać, no wiecie, mniej więcej co chodzi, tak? No, przyspieszmy to trochę czas. I tak, chciałem zerknąć na pociągi, jak jeżdżę, ale może najpierw rzeczywiście zajmijmy się ludźmi. I tak, ponieważ tutaj ci nasi ludkowie, bo nie chciałem powiedzieć playerzy, tak, tu mamy na pewno jakąś tam drogę. Dobra, to na razie po prostu stworzymy taką dzielnicę na razie. Na razie jakąś tam nie strasznie wielką. Taką po prostu, co nie? Żeby oni się tutaj mogli o czymś już powoli budować. I tak, tą dzielnicę nie chciałbym tak stricte prostą zrobić, więc będziemy ją budować sobie na drogach krętych. Jeżeli by mi się oczywiście udało. Więc tak, pierwsza kręta jest tutaj, dotąd. Tutaj bym. Okej, dobra, tutaj w miarę idzie to. No, tu już gorzej. Czekaj. O, dokładnie. Tutaj możesz ładnie wejść. I tutaj mamy problem. Tak, tu jest problemik. Dobra, to jest dobrze. I tutaj też byłoby prawie dobrze, gdyby się udało. I tak, zaraz z tym, oczywiście z tym rądkiem. Bym chętnie ich jakoś podłączył, ale nie mamy tego pojęcia jeszcze jak, więc tym się za chwilę zajmiemy. Dobra, no i tak, ponieważ tutaj mam naszą drogę. Oczywiście tą drogę sobie tutaj spuścimy, żeby ona tutaj jechała, ale trochę musi być dalej. Oczywiście, bo tutaj będą... Kurczę, jak ja chcę krętą, to ja chcę krętą i żadną inną drogę. Dobra, rozumiemy się? Rozumiemy się. No. I tak. Kolejna droga będzie oczywiście naśladować tą, co teraz wybudowaliśmy. O ile by mi się udało, to akurat byłoby fajne. Tutaj, o jak ładnie. Dalej, nie tu, nie tu, chyba to tutaj, dotąd, później jakbyś dojechał tutaj i tu byś podjechał dotąd, dobra. No i to mamy takie ładne, piękne dwie drogi i tutaj będzie już kolejna duża droga, bo jednak duże też są potrzebne, raczej duże są niezbędne, a my to oczywiście wiemy z wiadomo czego, no wystarczy tylko trochę się porozglądać, jak wyglądają miasta bez dużych dróg, wysp i skylines i jakie są w nich korki. I sobie można obliczyć średnią, czemu ja buduję to trochę inaczej. Dobra, no i tak, tutaj sobie skrócimy tą drogę dotąd, bo tu widzimy, że się robi lekki problemik. I tutaj sobie damy naszą drogę krętą, no wiecie, wiedziałem, o co mi tutaj chodziło. I tak, tutaj sobie, bo tak, bo chciałem, żeby ta droga tutaj sobie szła pod tym, ale o tym się za chwilę zajmiemy. Dalej, tak, ty tu na pewno musisz podjechać pod górkę. Dobra. Tutaj przejedziesz. I tak, tutaj powiedzmy, że dotąd będzie jechać to droga. Właściwie, to możesz już nawet tutaj dla mnie kończyć. Albo nie, poczekaj. Czekaj. My to możemy zrobić jeszcze inaczej. Czekaj, ta droga będzie jechać kawałek dalej. No, powiedzmy, że dotąd. Kurczę, głupie reklamy. Jak ja ich tutaj nie lubię. Skylines. Że też musieli je tutaj wrzucić. Wiedziałem, że wam spłacą za to, że były reklamy jeszcze, ale no bez przesady, no. To jest już gra, no mogliście mi to darować. Okej. Okay. Forest Foundation. Jakby polepszyła się sytuacja normalnie. No, powiedzmy sobie, że ta droga będzie jechać, no powiedzmy, że gdzieś dotąd. I nie mam pomiędzy niczym, widzę tutaj sobie druga obok. I tu będzie po prostu ładny mały zjazd. I będzie ładny mały zjazd. Dobra. I tak, ponieważ tutaj, jak może zauważyliście, wyłączamy linie pomocnicze. Chciałem coś innego powiedzieć, ale linie pomocnicze, no tak. Wyłączmy po pierwsze to, abyśmy mogli sobie ładnie tutaj powoli podjechać pod górkę. Raz, dwa. Dokładnie. Tutaj, dotąd. I co my tu mamy? Tu mamy jakiś węzeł. Okej, dobra. To powiedzmy, że... Ta, bo to jest strasznie blisko tego węzła.
że ty tutaj nie będziesz wjeżdżać w ten węzeł. A jeśli już nawet, no w sumie by się przydało nawet, to jakoś specyficznie. Tutaj sobie zjedziesz w dół. Mówię, że zjedziesz, to znaczy, że zjedziesz. Okej. Dobra, czekaj. To wydłużmy. Tutaj zdajemy, żebyś zjechał jeszcze o tyle, ile się na maksa da. Ciach. Tak, żeby mnie to zainteresowało. Dobra, i ciach. Dobra, to jest dobrze. I teraz z drugą stronę, bo wy tu musicie mieć oczywiście wszystkie podłączenia, żeby nie było. Będzie zjeżdżać tutaj. To się oczywiście będzie tutaj buntować, ale mniejsza z tym, bo ty nas teraz nie interesujesz. Z fanego stronę w Minecrafta. Nawet jest IPC. Mówię, bo ja rzadko gram. Jakby coś. Dobra, no i tutaj, i tutaj. I to sobie wszystko ładnie podłączymy. Jakby coś w najbliższych dniach i tygodniach pojawienie się odcinków na kanale będzie całkowicie chaotyczne i tego typu rzeczy, więc... Więc no niestety tak będzie przez parę dni najbliższych. Ale mam nadzieję, że to wam dużo jakoś nie będzie... Nie będzie to jakoś strasznie złe. Dobra, no i tak tutaj jakbyśmy jakoś zrobili ładny zwiast. Da, może być najpierw taki. To bym chętnie ulepszył. Dobra, do dwóch pasów. I to, dobra. I tu byśmy sobie dali cztery pasy. Dobra, dobra. I tu, ponieważ widzę, że jest duże zainteresowanie, damy po prostu tyle pasów. Tak, aż dwa do zjazdu. Bo czemu nie? Co nie? Tu sobie zmniejszymy do dwóch pasów, bo tu i tak się robią później trzy i wszyscy będą zadowoleni w miarę, tak? Tak, tu widzę, że jest jakiś duży ruch. Tam do wjazdu, to tu sobie ulepszymy to do autostrady. Tu, proszę bardzo, dwie autostrady i tu będziecie sobie mogli szybciej wjeżdżać. Z tego co pamiętam, okej, pociąg, stój. Bardzo wam się spodobały te pociągi, które tutaj jeżdżą. A, czy tak bardzo to nie powiedziałbym. Bywało lepiej. Możemy nawet zmniejszyć do dwóch pociągów na linii. Dobrze, a wracając na się tutaj tego, co tutaj budujemy. Tak, to podłączę na pewno do tego. I nie. Ten budynek tutaj też będzie, ale jeszcze nie. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. O, dokładnie, ładnie przyjeżdżasz i tu będzie... Będziesz zjeżdżać tutaj. Dokładnie, tak? Nie. Okej, dwie krateczki wcześniej. Czyli tutaj, dokładnie. I tutaj będzie po prostu z drugiej strony. I żeby tutaj ładnie to rozwiązać i system korków i tego typu rzeczy, które mnie zazwyczaj strasznie irytują w tego typu miejscach, to będą po prostu drogi jednokierunkowe, zrobione w ten sposób. Dobra, no i sądzę, że to powinno im tutaj trochę ułatwić sprawę. No tak, ponieważ tutaj się zrobiły oczywiście skrzyżowania, my je rozumiem, wyłączymy, bo ja nie po to tutaj się tak pofatygowałem, żeby to teraz w ten sposób wyglądało. No i możecie się budować. Tak, póki co, jak widzicie, jeszcze im tutaj dużo rzeczy nie buduje, żadnych budynków i tego typu, tym się zajmiemy później. Na razie chcę, żeby oni tutaj byli blisko przemysłu. Komunikacją się będziemy zajmować w dalszej części odcinka, bo tym trzeba, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. I swanego jakby coś jutro, przynajmniej dla mnie w poniedziałek, pojawi się odcinek ze Snowfalla. Scenariusz na razie będzie raz w tygodniu, bo jednak Snowfall musi się pojawiać. No bo tak poniekąd są święta. Już niedługo. Nie mówię, że już, tylko że już niedługo. Tak. Tu możemy sobie zrobić zjazd. O, dokładnie. Jakby ktoś był chętny, to proszę bardzo, może sobie wyjechać tutaj do tej dzielnicy. No i właśnie. I tutaj musimy trochę poprzestawiać. Po pierwsze usuniemy sobie ten zjazd. I po drugie... Kurde. Tak. Akurat ta autostrada tutaj jest troszeczkę ważna. Dobra, tak jest lepiej. Jak tutaj jest ta autostrada, to my sobie zrobimy, że ona będzie odjeżdżać z tej strony. Dobra, i ponieważ one strasznie lubią się giąć i wyczyniać cuda na gwoździu, że one tutaj nie chcą i w ogóle, wiecie oczywiście, o czym mówię. To my tutaj sobie zrobimy to na zasadzie ulepszenia. Nie, dobra. Kurde! Drugi raz już dzisiaj. Dobra, widzę, że i tak jest problem z tym. Czekaj, spróbujemy jeszcze raz.
Tylko w innym miejscu to. Dobra, powiedzmy, że... No strasznie się wygięło to rondo. Mało mi się to podoba. Ale no cóż. Ale no cóż, cóż poradzisz. No tak już niestety ma Sigis, że ono nie lubi pomagać graczowi, bo sądzi, że to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w grze. Dobra, czy teraz gdybyś mi tutaj łaskawie pozwolił zrobić zjazd? Bo o to tu walczę od początku dzisiejszego odcinka. Dobra, pozwolisz, ale wtedy będziesz rondo głupio wyglądać. Dobra, to mi się mniej podoba. Ok, włącz linie pomocnicze. Tutaj. I tutaj, dokładnie. I teraz jesteśmy kwitaj, chyba że to się nie ulepszy. Dobra, ulepszyło się to. Czekaj. I podłączyło się. Dobra, wygraliśmy. Znaczy, no jeszcze nie wygraliśmy, bo jeszcze trzeba podłączyć resztę, ale sądzę, że przy takim obiegu sprawy to już powinniśmy być na wygranej pozycji. Dobra, czekaj, tu zrobiliśmy zjazd. Tutaj gdzieś chciałem zrobić właśnie ten taki duży, ale tak teraz sobie sądzę, że tak właściwie. Raz, dwa, trzy. To miejsce jest zajęte. Znowu przez to samo, przez ten sam irytujące miejsce. Kurde, no i ludzie, jak wy możecie z czymś takim żyć? Jak tak cały czas irytuję. Dobra, czekaj, to możemy przesunąć sobie. I powiedzmy sobie. To nie jest idealnie proste rondo chyba cały czas. Okej, okay, wspaniale. No, możemy chociaż zrobić coś takiego? Możemy, dobra. Proszę bardzo, mamy takiego Mercedesa, tu sobie stworzyliśmy. I tak. Ponieważ tu chciałem zrobić sobie konkretnie, koniecznie podłączenie z tą dzielnicą, no to sobie zróbmy już je. Ja widzę, że... Okej, nawet by się udało w ten sposób. Tylko tak, to trzeba koniecznie ulepszyć do autostrady. I tu sobie zrobimy po prostu przejazd przez to wszystko. I tak, z tego co widzę, zainteresowanie nawet jakikolwiek tam jest tą dzielnicą, ale prądem z mojej strony to już mniej. Tak, bo na razie nie myślałem o tym, żeby im tutaj podciągać tak szybko prąd. Więc poczekajcie, najpierw sobie puśćmy taką jedną prostą linię. I później do tego będziemy po prostu podłączyć sobie na razie nasze nitki, które są z tej strony, bo na razie stwierdziłem, że tutaj będzie jakoś inny system ten rurowy, żeby nie było cały czas tak samo. Więc to, że tutaj się to źle wbudowało i będzie zaraz z tym problem. Tak, jakby ktoś też zauważył, zmieniłem radio na Rock Radio, bo trochę Relaxation Station już za dużo. Chyba woda, woda i woda. Dobra. Macie podłączenie, no chyba, że nie ma wody. Jest woda. A czekaj, my tu nie bez powodu wyłączyliśmy czas. No, tak się zastanawiam. Co ja już włączam? Jak to ja się nie powinienem włączać? Dobra, no i tak. Tu będzie raz. I tu będzie dwa zjazd. Raz, dwa. Czekaj, wyłącz siatkę. To mi trochę może pomoże. To mi trochę może pomoże. Proszę zwrócić uwagę na to, co ja, jakich słów formułowań tutaj używam. To mi trochę może pomoże. Tak, tu byłoby fajnie, jakby to zjechało, ale polemizowałbym w to. Ale tutaj też bardzo ładnie, pięknie może już dojechać. No tutaj to po prostu będzie taki zakrętas. Tutaj będzie zjechać w dół. Czekaj. Zjazd w dół, daj mi tu zjazd w dół. I tutaj dojazd. Dobrze. Ale ponieważ gra nie chce ze mną współpracować, co w sumie nic nie jest dziwnego, w końcu ja i Skiskana to dwa kompletne przeciwieństwa, więc zrobimy tutaj normalny zjazd, tak jak ja to lubię robić. Czyli tutaj, tutaj, tu ulepszymy i wszyscy żyli długo i nieszczęśliwie. Tak, tak, dokładnie. To sobie wyburzymy. I nasze rondo jest tak już bardzo rozbudowane, że nad jego rozbudową na razie bym nie myślał. I z tego co widzę już, jako skrót to sobie znaleźliście. Wspaniale. Akurat o tym nie myślałem. Ale akurat do tego gościa to rzeczywiście jest tędy szybciej.
zginęła. Czy z tego zjazdu ktoś korzysta? Okej, wymijacie. Czy z tego ktoś korzysta? Nie. Czy tutaj jako zjazd? Tak, korzystacie. Czy z tej drogi korzystacie? Korzystacie i to nawet we wszystkich możliwych warunkach. No i z tego to nawet nie muszę się dobrze myśleć, też na pewno korzystajcie. Dobra, wracając z naszej tego miasta, tej dzielnicy nowej. Coś takiego by mi się tylko przydało. Uniwersytet swoją nogą też. Okej, okay, kadetki oczywiście jak zazwyczaj wyjeżdżają pełną parą i tutaj już mi się przypomniało, że tu się zrobiły skrzyżowanie. Ze światłami tutaj trzeba wyłączyć. Śmieciarki może nie. Śmieciarki jeśli już, bo status spalania mamy dosyć kiepski. Możemy postawiać koło tej drogi, aby tutaj to sobie pojeździło. I stąd po prostu będziecie wyjeżdżać. Ale jako tako tutaj w tej okolicy to bym nie chciał tego montowywać. Straż pożarną obok tej drogi, proszę bardzo. I policja. Duża? Czy mała? Duża, dobra. Dajmy dużą i pieniądze się skończą. Oczywiście jakąś podstawówkę można tutaj postawić. Tak samo jak i jakąś szkołę średnią. Uniwersytetem się zajmujemy kiedy indziej, bo na razie to jeszcze aż tak oni wyedukowani nie są, żeby mi tutaj, no to zaczęli już tutaj zrzędzić. No i oczywiście jakieś tutaj takie na razie wstępnie parki, ścieżki, ścieżkami może na razie jeszcze nie. Ubieramy tutaj nowe parki. No, wspaniale. I co wy tu już macie z prądem? Tak, wy tu sobie podłączyliście. Z prądem ogólnie jakoś strasznie dużo produkujemy. Nie wiem czemu. I nie wiem czemu wy nie chcecie tutaj mi funkcjonować. Co, niepotrzebni jesteście? Bo ja jakoś wątpię. Z tego co widzę już tutaj z tej drogi to więcej ludzi korzysta. Dobra, czy ktokolwiek chce tam dojechać? A nie, jeszcze, dobra. Jeżeli w ten sposób korzystacie, to jestem za. Ale z tego to widzę, że już mniej. Chociaż jakoś, jakby coś, to jeszcze możecie sobie tutaj pojeździć. Dobra, no i tutaj oczywiście bym też zmniejszył tą liczbę pasów tutaj na przejeżdżanie pod, bo aż tyle wam tutaj kompletnie nie jest niezbędnych. I tu widzę, że jest jakiś problem. Tak, no ma, tu jest. Tu był problem. Dokładnie. Trzeba tu zmienić po prostu tą formę i wszyscy będą o wiele bardziej zadowoleni. Tak. No okej. Okay. Tutaj powiedzmy, że na razie nie będę po prostu mówić, jak tutaj to jest poukładane. Jest na razie po prostu nieźle. Nie, ja tu chciałem ulepszyć to. Dobra, no i tak. Ponieważ mamy trochę jeszcze pieniędzy, nowy uniwersytet by się tu na pewno koniecznie przydał i tu widzę, że już jest problem. Tak, czy mi tu się by udało wszędzie ulepszyć te do dwóch pasów, bo to randka akurat, bo wiadomo, że się zakupuje, tak? Chyba wszyscy my to wiemy. Ale, że tak szybko, to się nie spodziewałem. Ja. Wiem, co tu trzeba zrobić. Stopy na wjazdach, tych najbardziej korkowych. Bo ci wewnątrz, to ja jednak bym chciał, żeby oni tutaj jeździli oni. O, dokładnie. Ty tutaj też za krótko jesteś. Tak, tak, tak. Trzeba im powiedzieć dokładnie, jak oni mają z tego korzystać. Tak, bo widzę, że tutaj... Dobra, skąd, dokąd wy... Nie, nie wy. Dokąd wy jedziecie? No okej, okay, wy wymijacie to wszystko. Wy... Ogólnie wszędzie jedziecie tędy. Wspaniale. Pokaż dokąd jedziesz. No dobra, to jest akurat faktycznie długi zakręt. Ale takiego aż tutaj mi się tu nie uda zrobić po prostu. Chyba żebyśmy to zrobili w inny sposób. Czekaj. Jest coś takiego jak kręta. Ale widzę, że tutaj nie ma siły, w którą byśmy weszli. Chociaż czekaj. Ja mam pomysł. I have an idea. Bad idea oczywiście. Jeżeli tu sobie zrobimy taką drogę. I tu sobie byśmy jakieś to podłączyli do tego. Dobra, nie. To nam nie wchodzi w grę. Ale mamy coś takiego jak jeszcze to. I z tego co pamiętam, jak ostatnio tutaj to budowaliśmy. A nie, czekaj, bo to były mniejsze drogi. To teraz na tym nic nie wejdzie. Tak, tylko tutaj w ten sposób wchodzi. No dobra, no to trudno. Jedyne co wam tu możemy po prostu poradzić, to jest tu skrócik. Ale nie jestem z niego szczerze zadowolony, więc... No, póki co aż tak znowu się już bardzo nie korkuje, więc jest całkiem dobrze.
Jedyne co możemy tutaj tym mieszkańcom, to dać soundbary, wyciszenie, które powinno się, jak powinniście być z niego zadowoleni. Tak samo tutaj też mogą być wyciszenia. Tu widzę, że już całkiem ładnie z tego korzystacie. I tak, czy wy tu potrzebujecie jakąś kolej... Nie, uniwersytety nie. Uniwersytety się nie liczą dla mnie teraz. A może podstawówka jakaś? Podstawówka? Chyba byście nie modlili. Jak jest tu z komunikacją? Bo tak, ogólnie mamy tą naszą główną linię kolejową, która, no oczywiście, możemy sobie tutaj podciągnąć się, tak? To nie jest problem. Ale mamy też coś takiego jak autobusy. I z tego co pamiętam, tutaj mamy dwa wolne sloty. Jeden slot jest do kolejnego miejsca, a drugi slot, spokojnie, on tu sobie może podjechać do tych ludzi. I tak, z góry ja mówię, tutaj trzeba puścić jakąś porządną komunikację. Na pewno, że gdzieś chciałem puścić tramwaja, nie pamiętam już gdzie. Może to... A, dobra, wiem co gdzie chciałem puścić. Chciałem puścić po tej całej dzielnicy przemysłowej, a jak tam jesteśmy w ogóle z czasu? Na 21 minut. Dobra, to może jeszcze rzeczywiście z tym tramwajem tutaj ruszymy dzisiaj. Tutaj będziesz jechać? Tak, póki co ten autobus tak będzie sobie tutaj krążyć, trawersować po tej dzielnicy. Tutaj gdzieś. No i tutaj na wyjazd. Okej, dobra. I całkiem dobrze. Będziesz korzystać z naszych tutaj nowych węzłów, których... Okej, no tutaj to może trochę mniej dobrze. Ale ogólnie całkiem dobrze. A w drugą stronę jedziesz tutaj aż tak daleko. A no tak, bo tutaj wymyśliliśmy tak te błędne węzły, że aż z nich możecie nie chcieć korzystać. Tak, pamiętam. Dobra, dalej. Tramwaje, tym się za chwilę zajmiemy. Metro. Z metra ogólnie w tym mieście nie korzystamy, poza tutaj taką krótką linię, znaczy po tej części miasta, krótką linią, która idzie tutaj, tutaj. Czekaj, co nie? Tu jest jakaś linia metra, jest. I poza linią pod naszym oceanem, jeziorem, to tutaj nie chciałem na razie wmontowywać. Może później, do rozluźnienia ruchu. Pociągi. Powiem to tak, to nie jest zły pomysł, żeby tutaj postawić, ale ponieważ tutaj jest obok ta stacja, możemy spokojnie tę stację podłączyć do naszego systemu kolejowego i to już im tutaj kompletnie wystarczy. W sensie, zrobimy tutaj im po prostu ścieżkę, włączymy ten dworzec i oni będą już przeszczęśliwi. Już nie będzie trzeba im tutaj nic więcej budować i tego się trzymajmy. Co nie? Jeżeli nie trzeba dużo kombinować, to po co? Jakbym próbował to sobie samemu powiedzieć. Dobra, i czekaj, tutaj sobie zrobimy to, co ja lubię. Wy możecie to kojarzyć, ja kiedyś tego dużo budowałem. Teraz już trochę tego mniej. Ale to nie zmienia faktu, że i tak cały czas lubię budować, jakby coś. Dobra, no i tutaj, tutaj. Dobra, nie, aż tak tego nie wykręcę. Ale w ten sposób może być, czemu nie? Proszę bardzo. I tak samo. No, ale na razie tutaj takie jedno to zejście może być. I tutaj też by się przydało w sumie. Raz, dwa i tu trzy. Dobra. Tu podłącz. Podłącz to z tym. I tu podłącz to z tym. Na razie tak trochę to krzywo wygląda. Jakby nie wiadomo, kto to budował, ale dobra, nie. Niech to tak na razie wygląda. Stąd byśmy mogli sobie zrobić tutaj dojście jakieś. To by się akurat całkiem przydało. Dobra, tutaj. I tu będzie po prostu zejście. O, dokładnie. I to wam powinno tutaj trochę przyspieszyć, abyście byli zadowoleni. Ten po prostu dworzec włączymy i będziecie mogli do niego sobie dochodzić. Dobra. To wam powinno pomóc. Statki to nie. Sterowce. Nasza linia sterowcowa leci sobie zupełnie w inną drogą, więc na razie nie myślmy o tym. Kolej jednoszynowa. Trzeba będzie ją zbudować tutaj. Dobra. Możemy póki co wam dać tutaj tą małą słodką bazę taksówek. Tak. Dokładnie. I to tyle tak właściwie z taksówek, bo taksówek to nie by tak dużo wygrątowywać, co nie? One są dobre jak jeżdżą sobie i brym brym robią. Ale tak poza tym to ja nie lubię, bo trzeba pełno tych baz ponastawiać, żeby na całe miasto się oni na razie jeździli. A no wiecie jak to z tym jest. Więc tak. Tutaj widzę, żebyś wszedł, ale nie w ten sposób, jakbym chciał. Ponieważ tutaj jest trochę takich ważniejszych budynków, możemy sobie postawić taksówki. Kolej linowa, choć to jest dobry pomysł, by ją tutaj gdzieś montować. To ona będzie tutaj na pewno, a tutaj to niekoniecznie.
Więc tu, jeśli już, to możemy sobie rzeczywiście się tym bambajem zająć. Tylko tak. Nasza najbliższa linia bambajowa kończy się tutaj. Tu. I tu mi się nie udało jej nigdzie dalej przecisnąć. Nawet idzie się tam, ja, dokładnie. Korzystacie tutaj ładnie z tej linii bambajowej, tak z ciekawości. Tak, bo tu gdzieś postawiliśmy przystanek, pokaż to. No, w miarę korzystacie, dobra. I to jest najdalej wysunięta linia tutaj w tym kierunku. Dalej linia wysunięta w tym kierunku. A nie, jedzie tutaj jakaś linia, czekajcie, bo ja pamiętam, że tutaj gdzieś kręciłem z tymi liniami. Jedzie tu, tutaj, tutaj, a nie, ja tu puściłem jakąś linię. Tak, ona tutaj nawet do tego centrum dojeżdża. I tu z tego co pamiętam, nie, czekaj, nie tam. Tak, są nawet trochę jeździ tutaj. Dobra, to poczekaj, jeżeli w ten sposób to jest wybudowane, to to nawet tam trochę przylepszy sytuację. Dobra, 25 minut odcinka. Dzisiaj miał być krótki odcinek. Dobra, inaczej. Dzisiaj miał być po prostu odcinek. Bo powiedzenie u mnie krótki odcinek, wszyscy chyba wiecie, że nie ma sensu. Więc tak, powiedzmy sobie, że nasz bambaj, po pierwsze, musimy sobie zrobić, żeby on tutaj gdzieś wyjeżdżał. To jest akurat dosyć ważne. No dobra, no niech już będzie w tym miejscu. On tu musi sobie zawrócić. Bo tu musi mieć swój własny przystanek, ale nie, dobra. To nie robi dla nas roli, bo tu jest zbyt mało odjazd. Czekaj, musi. Musiało to być gdzieś w tym miejscu, dobra. Okej. Okay. No tak, bo my musimy go przecisnąć gdzieś tutaj. Najprościej po prostu zrobić tutaj tunel. No bo innego systemu, który ja nie widzę. Ewentualnie... Dobra, poczekaj. Ewentualnie jest drugi system. Dobra, skorzystajmy z drugiej wersji. Tylko tak, czy tu by mi się udało jeszcze zrobić jedno miejsce do zawracania, bo to by się przydało akurat. Okej, widzę, że masz problem, ale ja sądzę, że ja się z tobą dogadam. Czekaj. Czekaj, bo ja nie wierzę, że ja się z tobą nie dogadam. Czemu ty tu nie chcesz tego stworzyć? Bo co, bo to jest jeden kawałek? A jak jest jeden kawałek, to nie wolno? Wolno, tylko ty o tym jeszcze nie wiesz. Czekaj, dajmy sobie, że odjazd jest dotąd. I tu sobie skręcasz, dobra. I tu musisz nie. I tu musimy zrobić zakręt. Okej, dobra, zrobiliśmy sobie. I tak, nasz bambaj. Tu akurat tego... Powiem tak, tego nie lubię robić, ale no to trudno. Tak. Co ja po pierwsze tak, przesuńmy tą nitkę. Dzięki czemu możemy... Dobra, niech to już będzie. Zrobić coś takiego, wyburzymy ten kawałek. I stąd, tutaj, z tej części, tak, tutaj póki co nie było żadnych bambajów na tej linii, ale to się właśnie zmienia. Jedziesz sobie tutaj, ty bambaju, czekaj. Tutaj. Tu musisz skręcić. I tu wjechać, dobra. I tu po prostu będziesz jechać dalej tą ulicą już. No, powiedzmy, że nie jest aż tak źle. No i tak, tutaj najprościej, ponieważ tu jest ta autostrada, ta rada, której nie mam zamiaru stąd wyrzucać, bo ona tutaj jest trochę nie... No, powiem to tak. Ona tutaj jest potrzebna. Musimy jakoś przejechać na drugą stronę. I tutaj jest już prosto, to musimy nad tą autostradą tutaj przejechać. I tu jest mniej prosto. Tu już był jakiś ładny przystanek autobusowy. Raz. No, raz mi się udało, ładnie. Dwa, trzy. Na dwa to my nie przejedziemy tego za Chiny. A na trzy to mi tutaj nigdzie nie chce wejść. Dobra, czekaj, dajmy sobie na dwa. I nic. Dobra, jakżeśmy to byśmy zrobili? No to jest rzeczywiście trudniejsze niż mogłem sobie tego spodziewać. Chyba, żebyśmy zrobili tutaj jakiś taki przejazd. Tak, bo tu jest... Nie, no, ale tu bym chętnie to zrobił. Tak, czekaj, jeżeli wyburzymy tą ścieżkę, bo ona tutaj nie jest niezbędna nam po prostu. Raz, dwa, trzy. To czy to mi w ogóle przejedzie? I tak. Okej.
Okej, okay, jeszcze do góry musi pojechać. No, to już trochę jest do góry, ale no dobra, powiedzmy, że przyjmuję twoją propozycję. I tak, tutaj na pewno całkiem. Tu się trochę coś pochrzaniło. I czy tu się coś zepsuło, żeby nie było. I nie mam tego pojęcia, co z tym zrobić tak właściwie, bo tak, bo tu ogólnie ta droga jakoś tak, ten tramwaj tu mi niekoniecznie tak ładnie wszedł. Tak, chyba żebyśmy zrobili to. Raz, dwa, trzy. Tak, bo najlepiej by było, jakbyśmy weszli na cztery, ale tutaj jest za mało. Więc mniej więcej to możemy wejść na trzy. Tak, wyłącz po prostu mi siatkę. Siatka pomoże już trochę. Jeżeli ją wyłączymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, trzy. Tutaj. Dobra, tutaj i tu sobie przejedziesz tutaj tak. I tu nawet zjedziesz. No i dokładnie, ja też mi takiego chodziło. Dalej. Tak, tu widzę, że jest problem i tu jest ten autobus. I ten autobus wciąż był taki jechał przed chwilą. Tylko musimy go tutaj przerzucić. Kurczę, ta linia tramwajowa, którą dzisiaj budujemy, to będzie jedna z najdłużej budowanych linii tramwajowych w naszym mieście. Ja wam to już mówię. I ten autobus ma tam wrócić. Ta linia ma mieć tu przystanek. Nie jest to, że ta linia na pewno jakoś tutaj dziwnie jeździć. Czekaj, usunę ten przystanek. I postawmy go jeszcze raz tutaj. O, dokładnie. Tak, tutaj coś się trochę popsuło. Tak, tu się dużo popsuło. Bo ten autobus z drugą stroną tutaj nie ma żadnego przystanku. Dobra, ale mniejsza z tym, bo my teraz tym się nie zajmujemy. Nasz bambaj tutaj dojechał. To jest dużym sukcesem, bym powiedział. Bym powiedział, że to jest dużym sukcesem. Nasz tramwaj będzie dalej tutaj jechać. I tutaj, z tego co wiem, może. Nie da. Dobra, może bez przesady. Dobra, dobra, już niech ci będzie. Bo musimy tutaj ładnie przejechać pod tym wszystkim. No co tutaj akurat widzę, z tego co widzę, nie jest takie trudne. A tak, zapomniałem jedną z ważniejszych rzeczy. Tutaj jeszcze to musimy podłączyć. A po drugie, co jeszcze ważniejsze, tutaj musi być środowisko. Bo nasz bambaj może nie musi, może tutaj zawracać, ale zajezdni one tutaj muszą dojechać. I to jest większy problem. Dobra, czas 32 minutę. Postarajmy się to szybko zrobić. Tak, pomysł jest ogólnie taki, że przejeżdża nasz tramwaj jedną linią. Tu, przez środek, przez to wszystko, tak? No bo tutaj to nie ma sensu go puszczać, no bo to nie. Bo tutaj to nie. Chociaż byłoby fajnie, ale nie, oni tu mają pociągi, dobra? Tak. Tym się skupmy, że tu mają pociągi. Tu mają pociągi, tu mają pociągi, tu mają pociągi. Ci tu obok mają autobusy, a tu będzie bambaj, który będzie po prostu wszystko przecinać. I tak, żeby nie było, że jesteśmy tacy fanatykami i tutaj w ogóle nic nie podjedzie, tu podjedzie. Tu bym właśnie chciał jakoś przystanek montować. Tylko, że tutaj jakoś trzeba to wykombinować, jak to zrobić. I tak, ponieważ tutaj jest to w miarę wszystko podniesione, tylko w miarę, musimy jakoś wykombinować tak, żeby tutaj ładnie to wszystko wykręciło się. Dobra, tu widzę, że to nie jest takie łatwe. Ale z tym możemy zrobić to jeszcze na inny sposób. Mamy coś takiego jak edytor gruntu. Kurczę, edytor gruntu. Ale że ja wymyślam już teraz słowa. Dobra, dalej to. I dzięki edytorowi gruntu możemy tutaj zrobić sobie zjazd. O, proszę bardzo, jak ładnie. I tutaj podłączymy sobie, dobra. Tutaj się zrobiły światła chyba. Nie. Co wy tak tutaj stoicie wszyscy? No tutaj tak, wiem, tutaj jest problem. I tu widzę, że tu by się przydało zmienić kierunki. Dobra, wracając do naszego edytora gruntów, nie. Wracając do naszej drogi. Co ja tu chcę wyburzać? To ulepszamy sobie. I tutaj nasz bambaj będzie sobie jechać wzdłuż obok drogi. Wzdłuż obok drogi póki co. Tak. Czekaj. Tu możemy sobie zrobić, że wzdłuż obok drogi, ale tutaj bym chciał, żeby on już tam pojechał dalej. O, dokładnie. I tutaj dalej. Dobra, świetnie. I tak, gdzieś tutaj on właściwie też musi skręcać.
Więc dajmy po prostu, żeby tutaj był ładny, prosty zakręcik. Dokładnie. I tu będziesz jechać przez to wszystko. Ale ładnie tutaj przejeżdża przez to wszystko. Ludzie, łopanie, ale tu się wszyscy ładnie pobudowali, świetnie. Skoro tak się ładnie pobudowaliście, to znaczy, że możemy wam tutaj dać kolejny plaster. To dobrze, bo chcemy dobić do 100 tysięcy i bardziej rozwijać sobie tutaj naszych ludzi. Akurat to mi się podoba. Tak, i tu akurat mają ładny dostęp. I do nich ten tramwaj właśnie też będzie dojeżdżać. Jeżeli bym dzisiaj zdążył. Tu byśmy sobie koniecznie zrobili podjazd do góry. Raz, dwa, trzy. Czekaj, siatka. Nie jest włączona siatka. To linie, to. No bo przez coś tu... O, dokładnie. No dobra, już niech ci będzie w ten sposób. Wolałabym nie aż tak wysoko, ale dobra. Tak, bo tu jest... Tym bardziej, że to jest taki krótki fragmencik. Dobra, no i tu jedziemy sobie dalej przez to wszystko. Tu zaraz dam, aby się przemysł mógł budować dalej. No i póki co dajmy sobie, żeby tutaj się budowali. W sensie, żeby tutaj był nasz tramwaj. I do linii tramwajowej wyrównać. No bo jestem. Zastanawiam, czy ty działasz? Z ciebie ludzie korzystają. Łopanie! Zobaczcie, czyli tak jak mówiłem, oni będą dochodzić sobie do tego dworca i korzystać z niego. No, czyli tak jak mówiłem, taki jest. Aby wam trochę ulepszyć tutaj jeszcze sytuację. Czekaj. Jak to żeś się robiło, to musi być dalej. Jeszcze dalej? Kurczę, no człowieku, weź, że się zdecyduj, to jest naprawdę już daleko. Dobra. Tutaj. I tutaj dojście. Tak, bo z tego co pamiętam, oni w ten sposób będą mogli też tutaj dojść. No ale dobra, na razie. I tak cieszmy się z tego, jak korzystając. No to są głównie... Czemu my wyłączyliśmy pieszych z widoku? Bo to byli tylko i wyłącznie towarzyści. Nie wiem, dobra, ale już jest dobrze. Wracając do naszego tragicznego zegarka, w którym... Tragicznego zegarka. Zegarek jest dobry, tylko czas jest kiepski. Nasz Bambaj... Tu trochę się zakolapował, bo tu jest już... Pociągi są. I co prawda do pociągów jakiś tam może podjechać, ale nie aż tak daleko. Czekaj, bo ta nasza dzielnica mieszkalna tu się kończy. Okej, dobra, to do tej dzielnicy mieszkalnej. I tu tą główną ulicę przebudujemy sobie... Co ty na to? Na Bambaje, a czemu nie? Później będziemy myśleć nad rozbudową. No dokładnie. No i tutaj włącz mi już to i to. Dobra, dokładnie. Stąd tutaj jedziesz dalej sobie nasz Bambaj. Dokładnie. Tutaj sobie zróbmy do przejście do tego dworca. Jedno będzie takie. Co nie? Zaś drugie przejście na drugą stronę. Będzie raz, dwa, trzy. I tu będzie przejście nad tym wszystkim sobie zrobimy. To nie, żeby oni tutaj mogli w każdym dowolnym przejściu dotrzeć do tego. Są tutaj te ścieżki przejścia tak dalej. To my nad tym tu jeszcze będziemy długo pracować, tak? To nie jest tak, że to się zrobi tak opyk, co nie? Nie, mam. Proszę pana. To się długo latami robi, tak? No, i tu póki co, aby nie było, że... Czekaj. Zróbmy sobie, że jest dojście dotąd. Tu jest zejście w dół, no bo tu musi być zejście w dół. Tu się podłączysz i tu się podłączysz, a budynki i tak będą się budować. Dobra, to tak, tu mamy takie skromne wejście. Nasz Bambaj tu sobie skromnie będzie jechać. I nasz Bambaj musi tu sobie później skromnie dojechać. No i tutaj ten abata, on już musi... Tędy się chyba przyciśniesz. No właśnie, no niestety. Chyba, że użyjemy edytora gruntu, którego przed chwilą nazwałem, tak? I tu sobie obniżymy teren. Edytorem gruntu sobie dopracujemy tutaj grunt. Edytorem gruntu dopracujemy grunt, świetnie. Okej, da się. Powiedział, że się da, no to właśnie da, tak? Grunt to, żeby nie tracić wiary samego siebie, tak? Do samego końca walcz z Skylines, a dobrze ci to wyjdzie. Dobrze wybrałeś człowieku. Tutaj i tu póki co takim ładnym, skromnym zakrętem. I tu, proszę bardzo, będziesz się rozpędzać tramwaj, tak? No dokładnie, do przemysłu to jest idealna komunikacja. Tak, Bambaj sobie jedzie tam
przez to wszystko. Tu wyłączam tylko to skrzyżowanie, które się powstało. I tu na końcu nie jest tak, że on tutaj kończy swój bieg. Skończy znowu. Normalnie on tu jeszcze gdzieś pojedzie sobie, nie? Ale póki co, to on tu sobie już nigdzie dalej nie będzie jechać, no bo ile żeś też mogę robić tą linię po pierwsze, a po drugie on też musi gdzieś już skończyć. Tu sobie zrobimy zakręcik. Co nie? Tutaj. I tu będzie nasza pętelka. Póki co. Tylko, że ta pętelka nie będzie taka zwykła, jak to zazwyczaj się robi pętelki. To będzie taka pętelka niezwykła. Ale że się ja tutaj wymyślam. Raz, dwa, trzy. Cztery. Przejeżdżasz nad tym. No i dalej to już domyślacie się chyba, co robimy na dobrze. Tak, doskonale. No i tutaj po prostu będzie nasz ten miejsce do zawracania tramwajów. Czyli tak tutaj dotąd. Tutaj trochę tych budynków wyburzymy oczywiście, bo to się nie da tak wybudować wszystko pięknie, ładnie. No i tutaj dotąd. Tu najwyżej będziecie mocno ostro zakręcać, ale to nic dziwnego, w końcu jesteśmy w Skiskanans, gdzie tramwaje potrafią robić wszystkie rzeczy, których normalnie nie potrafią. Nawet latać. Teraz sobie myślałem, czy potrafią latać tutaj. Ale sobie wspomniałem, że potrafią. Ale sobie wspomniałem, że potrafią, więc. Więc wszystko potrafią. I tu oczywiście sobie dajemy przejść ścieżkę. Stąd. I stąd tutaj też by się przydało. O, dokładnie. No i ponieważ z tak pięknym, przygotowanym planem i z 40 minutą odcinka możemy podłączyć te dwie nitki. No ten bambaj tutaj no. Jedzie zygzakiem, nie powiem, że nie. Teraz się zastanawiam. Teraz mi przyszła do głowy pewna sugestia. Po prostu myślę, że zdarzymy bardzo dużo pieniędzy. Ten bambaj w sumie może robić pętlę. Czyli, że tutaj będzie ogólnie komunikacja tramwajowa, no bo to bo nie ulega z waszym, że nie będzie tak. Ale, żeby nasz tramwaj pojechał tutaj. I to chyba jest też dobry pomysł. Tylko, że będzie zrobiony sobie na mój sposób oczywiście. Czyli bambaj, no niestety już trochę mi brakuje miejsca, żeby mi tutaj, a potem tutaj widzieć sami co tutaj jest. Puścimy mu po prostu jedną szybszą linię, żeby on tutaj mógł to ominąć, tutaj to co wy widzicie. Okej, temat. No i tutaj przyjeżdżę sobie. I tu pod tym wszystkim taki ładny tunelik. Nie jest tak trudno meto, no bo meto to mamy od tego osobne pociągi i to wszystko. Ale i tak jest nieźle. Dobra, no i tak. Pierwsza nitka. Tutaj, gdzie jest nasz start? No tutaj całkiem nieźle, z całkiem niezłego miejsca wyruszę. Tak, stąd. To poczekajcie, jeszcze żeby zakończyć to wszystko dobrym zakończeniem i nie tylko. To bym gdzieś tu postawił nasze właśnie ten nasz hangar z tramwajami. Tylko, że ja widzę, że tutaj będzie z tym problem lekki. Dobra, czekajcie. Kończymy już, kończymy odcinek, żeby nie było, że. No już kończymy, to już jest zakończenie, to już finish. My już finiszujemy dzisiejszy odcinek. To już jest to upragnione zakończenie, do którego nigdy zwyczaj nie dobijamy. Czekaj. Daj tu nasze zajezdnia, proszę bardzo, ładnie. Tutaj podłączymy sobie to z drogą. I tutaj, żeby nie było, musimy zrobić sobie odpowiedni węzeł, a mianowicie ciach i ciach. Tak. Nie jest to najlepszy węzeł, jaki komunikacyjny tutaj robiłem, ale sądzę, że w ten sposób unikniemy aż tak wielkich korków, jak to zazwyczaj była. Dobra, wracając już do tego, co tutaj budujemy. Nasza linia bambajowa ruszy sobie tutaj. Tu będzie miała przystanek. Kolejny. Tutaj, no, co tu dużo mówić, musi mieć kolejny przystanek. Tutaj przed tym komisariatem policji też by się przydało. Dalej tutaj, przed tym zakrętem magicznym. No i tutaj wjeżdżamy już w przemysł, no to w miarę możliwości, w miarę często by się pojawiały te przystanki. No, proszę bardzo. Nawet co drugą przecznicę, bo tu będzie naprawdę bardzo dużo ludzi czekać w naszym targówku fabrycznym. Więc, no, co tu dużo mówić, no, tu trochę rzadziej te przystanki. Tu oczywiście musi być przystanek, no, wiadomo, co tutaj jest, dworzec. Będziecie się przesiadać na pewno. W to nie wątpimy.
I tutaj, zanim zjedziesz, proszę bardzo, jeszcze jeden przystanek by się po prostu przydał do dojścia. Dodajemy sobie tu przystanek. Czemu? Taka duża odległość, bo tam jeszcze będziemy kręcić przy tej drodze. No i tutaj przy każdym możliwym skrzyżowaniu będziemy sobie dawać po prostu stopy. Dużo skrzyżowań tutaj nie ma, więc no cóż. No i tutaj po prostu będziesz mieć miejsce do zawracania. Dajmy ci ten ostatni póki co, tak żebyś tutaj mógł sobie przemyśleć swoje postępowanie. Dlaczego jesteś ostatni? Bo może długo cię budowałem? Nie, skończysz znowu taki pomysł. No i tutaj, i tutaj, i w drugą stronę będziesz jechać już podobnie. Tu dajmy sobie przystanek pod tym. Tak, w drugim kierunku, proszę bardzo, może być pod tym. Tu w tym samym miejscu. I tutaj ogólnie w tych samych miejscach będziesz po prostu stawiał te przystanki. Tracimy trochę forsy, ale mamy tak dużo forsy, że... No i w kolejnym odcinku się zajmiemy bardziej już może czymś innym, bo handel ostatnio bardzo już dawno go nie budowaliśmy i dopóki nie będzie on się chciał budować, to nie będziemy może o nim po prostu myśleć. Teraz sobie przypomniałem, że ja to miałem inaczej budować przez to specjalnie. Poczekajcie. Musimy wyłożyć wszystkie przystanki. O, dokładnie, dobiliśmy dotąd. Bo nasz kolejny przystanek naszej tej wspaniałej linii jest tutaj. Tak, ja tu właśnie miałem zrobić, żeby on tak to szybko omijał teraz wszystko w drugą stronę. Tu musimy zrobić trochę dalej przystanek, bo będą się tutaj robić korki, z tego co pamiętam. Tutaj, dajmy sobie tutaj, tu ładnie bardzo przyjeżdża przez to wszystko. Tu jest jeden przystanek i tutaj jeden finish. I tu będzie, czekaj, czy tu mi się uda? Nie, no tutaj się, proszę cię, chyba bez przesady. Coś mówiłeś? Proszę bardzo, mamy. Dobra, no i w drugą stronę, tutaj będzie druga. A nie, czekaj, tutaj już nie budujemy. Druga linia ma rozrosnąć się stąd. No tak, bym zapomniał oczywiście. No i ty jedziesz sobie stąd. Tutaj to, co przed chwilą już budowaliśmy. To, co miał przemyśleć swoje postępowanie, oczywiście. Tutaj, tutaj ma być pod tym przystanek. Tutaj obok naszej dzielnicy. No właśnie, te tramwaje będą już wyjeżdżać. Zobaczymy, jak tam ludzie się spodoba. No tutaj przemysłowi na pewno się spodoba bardzo. Bo tutaj ich komunikacja... To są głównie te pociągi póki co. A doskonale wiemy, że sam pociąg to nie jest wszystko. No i tutaj będziesz mieć jeden przystanek taki ostatni tutaj. I tu będziesz przejeżdżać naszym tunelem i dojeżdżać tutaj. Doskonale. No i sądzę, że póki co to całkiem dobrze powinno działać. Tutaj widzę, że nie masz prądu. Co nie jest dobrą wiadomością. Ale no cóż, podłączkę trzymy ciebie. I z prądem będzie gorzej. Dajmy jakiś tutaj po prostu park. Tak, nim tutaj jakiś park. Jakby tutaj się jakiś zmieścił, byłoby fajnie. Czekajcie, ten tu się z tyłu mieścił. Dobra, rozumiem, tu jest naprawdę mało miejsca. Dobra, czekaj, on tutaj jakoś wchodzi. O, dokładnie. Proszę bardzo. I czemu ty tutaj stoisz? Bo tu, nie, bo okej, dobra, poczekajcie, po prostu tutaj już jest tego zbyt dużo, dobra. 14 tramwajów wyjechało i wyjeżdżają, z tego co mi się wydaje. Dobrze, zerknijmy sobie w takim wypadku na nasze linie. I tak, pokaż mi tą żółtą, nie, czekaj, bambajowe. Okej, czekajcie, jest ta niebieska, która była pierwsza. Dobra, widzę, że już jest trochę ludzi. Tutaj na ostatnim przystanku, proszę bardzo, dokładnie. 13 tutaj, okej. 13 tutaj i 2 tutaj. A na pierwszym już też całkiem dobrze, bo jest 11 osób. 13 i dobra, ile ma tutaj jeździć? 10, dobra, może być, 10 tramwajów, proszę bardzo. To jest ta żółta, czekajcie, gdzie jest ta żółta? Tak, to jest ta żółta linia i nasza żółta linia jeszcze nie jest aż tak bardzo połowiona, może dlatego, że jej linia to głównie do tej do przemysłu, ale mniejsza z tym. I tylko sobie zerknijmy jeszcze na tę autobusową, bo ja już tutaj kończę dzisiejszy odcinek. No, widzicie, że wam się spodobał i że go w miarę szybko dostaniecie. Okej, okay. Jest kupa ludzi tutaj. A na całej linii już trochę mniej. Możemy tutaj zwiększyć do dwa razy tyle do pojazdów, ale to i tak wam nie da tego, bo tu jest po prostu bardzo... No tutaj komunikacja jest kiepska w tej naszej nowej dzielnicy mieszkalnej i się nie obejdzie bez jakichś dworców i pociągów i tak dalej. Ale póki co, no to tak będzie wyglądać. Popyt jest duży, więc co tu dużo mówić. Jeżeli macie pomysł na nazwę dla tej dzielnicy, bo właśnie teraz tutaj ją stworzymy, możecie pisać w komentarzach, bo to jest nowa, bardzo obficie budująca się dzielnica, w której prawdopodobnie wybudujemy nowy uniwersytet też również, no bo i nasz stary uniwersytet, na którym się trochę ostatnio tam zastanawiałem, czekajcie, gdzie on jest. On jest tu strasznie daleko od tego wszystkiego, a tu będzie dosyć duża.
Nasz uniwersytet jest tutaj i on o dziwo jest już prawie pełen. Nie jest w 100% pełen, ale jak widzicie, ogólnie tutaj jest strasznie dużo ludzi. Nasze wydziały też są w miarę większości zapełnione, ale większości ludzi się nie opłaca tutaj dojeżdżać po prostu. No i nie dojeżdżają, więc tu jeden uniwersytet i tutaj też pewnie drugi uniwersytet się przyda. Lotnisko te centralne będziemy też budować w jakoś tam jakiejś czasie. Nie wiem jeszcze kiedy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i jeśli tak, możecie stać łapkę. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!